panie kapitanie. Mogę o coś zapytać? Śmiało. No to co by pan zrobił, gdyby był pan majtkiem i na dzień przed Wigilią... Dobra, będę z panem szczery. Nikt nie pamiętał o prezencie pod choinkę dla pana na jutro i nie wiemy, co panu kupić. Aha, dobrze wiedzieć. Może nowe buty kowbojskie? Nie da rady. Mamy budżet tylko 30 zł. W Niemczech to 10 euro. Pomyślmy. Nie no, który z was zbałwany oparł się o pstryczek do światła? O nie, nic nie widzę. Lepiej zadzwonię na 112. To może być pożar. Niestety przez te polskie ciemności nie widzę ognia. Przydałaby mi się chociaż pochodnia. Panie kapitanie, ma pan zapalarkę? Wezmę jakiegoś kija. Owinąć szmatką. Teraz trochę benzyny. I poproszę tą zapalarkę. O, dziękuję. O Boże, panie kapitanie, pan nie żyje. Proszę dać jakiś znak, że na pewno pan umarł. Uła, coś się chyba zepsuło. A, to znak. No dobrze, już dobrze. A teraz szybko dzwońcie po pogotowie. Nie umiem udzielać pierwszej pomocy postrzelonym. A więc śmierć naturalna od podstrzału i wykrwawienia. Panie Jurku, nie wiem, czym on sobie zasłużył na tak okrutny los. A pani jak myśli, kto to mógł zrobić? Nie mam pojęcia. Komu przeszkadzał nielegalny handel narkotykami, dzikimi zwierzętami, razem z przemytem przez granice całego kosmosu i nie tylko? Głównie kartelowi i mafii i rządowi, ale skąd oni mogli o tym wiedzieć? A ty, Władziu, co o tym sądzisz? Nie wiem. Może to byli homo commandos? Macie kogoś na zastępstwo? Tak, tak. Pan Błażej powinien tu być lada moment. Dzień dobry. O niedźwiedziu mowa. A nie o wilku? Na wilka jest pan chyba trochę za gruby. O ty jeden ty. No to w takim razie HWDP. Ha, odkąd jestem homoseksualistą, nie rusza mnie to, a nawet poprawia mi humor. Aha, to nie było tematu. Wie pan, jak wygląda sytuacja? Tak, dostałem SMS-a 5 minut temu. Dobra, nie ma co się lenić jak prezydent po wyborach. Odpalać silniki i startujemy. A ja w tym czasie zajrzę do pokoiku kapitana. Czyli mojego. Majtki, mam dla ciebie świąteczny prezent. Proszę, otwórz. O, pistolet. No nie. Nie dość, że ten sam, co mi ukradłeś, to jeszcze popsuty i bez magazynka. Bo to jest skałkowy. Srałkowy. Skałkowy ma skałkę, a nie kapsel po piwie przylepiony gumą do rzucia. Mogłem go sprzedać i nic ci nie dawać, niewdzięczniku. Ciekawe, kto kupi takie badziewie od takiego szpetnego, zielonego mutanta jak ty. Twoja matka. Nie zapominaj, że jesteśmy braćmi, Rafallo. Wojownicze żaby judo. Od grudnia na kasetach VHS. Panie kapitanie, mam doniesienie, że zabójca wciąż jest na pokładzie. Skąd to wiecie? Znaleźliśmy ślady z kropli krwi poprzedniego kapitana wraz z kodem genetycznym naboju i pistoletu zabójcy. Pokaż, gdzie są te ślady. Tak, słucham. Tu święty Mikołaj. Znalazłeś zabójcę? Tak. Przed chwilą się strzelaliśmy. O, czyli go zabiłeś? Nie. Chybiłem. On też. A potem uciekł. Elf to trącał. Pamiętaj, że poza detektywowaniem musisz jeszcze zawieźć prezenty do domów z świąteczną subskrypcją, a moje renifery bez sanek są gówno warte. Tylko żerą i syrają. Masz naprawdę niewiele czasu i roboty, jak mandarynek na Wigilii. No przesadza pan. Co to tam, rozwieść kilka paczek po kilku wsiach i zadupia? Ja ci zaraz przesadzę. Łeb z dupą. Lepiej coś wymyśl. A ja idę się spieszyć na premierę listy do M10.
Dzień dobry, tutaj. Kapitan Flisak. Naładowane. Chcesz to sprawdzić? Chętnie. O, patrz go, baba. Gdzie? W dupie. Na brodę senseja W. Przecież ty jesteś święty Karolak. Ludwik Boski. Adasiu, daj ten prezent Borysowi, jeżeli tobie się nie spodoba. A sobie weź 100 złotych z portfela taty. I pozdrów ode mnie pana Kleksa. Wesołych świąt, Adasiu. Wesołych świąt. Piwo? No nie. Bezalkoholowe. Halo. Raportuję, że robot ponownie spierniczył niecały i niezdrowy. Aj, elf to trącał. A jak logistyka z prezentami? O cholera. No, logistyka ma się w najlepszym porządku. No dobra. Darowanemu koniu się w dupę nie zagląda. Chociaż czasami warto, bo przemytnicy nieraz chowają tam całe kilogramy kokainy. Lepiej znać tego zabójcę. Bez odbioru. Aha. Majtko, szybko wyślij tak ze 100 skuterków z prezentami, żeby byli w gotowości do desantu. Ale panie kapitanie, mamy tylko 120 skuterków. Ty też rozszerzałeś matematykę w liceum, co? Dobra, daj 120. A ja w tym czasie zobaczę, co puszczają w telewizji. Tak jest, panie kapitanie. Nazywam się Kevin. Od niedawna mieszkam w kościele, częściowo pod opieką książy, a częściowo pod opieką pieniędzy z tacy. W dzień zwykle jest spokojnie i normalnie, ale w nocy trzeba mieć zawsze jedno oko otwarte. Spytacie, dlaczego? Kevinku, gdzie się ukrywasz? Ksiądz Eustachy przyszedł. Kto tam? Dobry wieczór. Już 22. Zarządziłeś rozdanie prezentów? O, święty Mikołaj. No właśnie wybierałem numer do jednego z majtków. A to chyżo. Idź im rozkaz. Zarządzam desant prezentów. Przekazaj do wszystkich jednostek. I Fajrant. Do wszystkich jednostek. Rozpocząć desant i Fajrant. Powtarzam. Rozpocząć desant i Fajrant. Znowu się spotykamy, panie kapitanie. Kim ty na cholerę jesteś? Nazywam się Rotulator, ale ludzie częściej na mój widok wołają: o Jezu! Powiedz to, psie! Dla ciebie, panie Jezu! Knypku. Panie kapitanie, melduję, że zakończenie misji zakończyło się powodzeniem. O, czyli po robocie. Tu tak naprawdę mogę się zawijać do domu. Nie tak prędko! Masz. Wesołych świąt. Miło z twojej strony. Nie, po prostu nie starczyło mi na wypłaty i zabrałem jakiemuś nastolatkowi z Meksyku. Aha. W takim razie cofam to. Ciekawe, co może być w środku. No nic. Otworzę na Wigilii w domu. Wesołych świąt! Dzień dobry, robociku. Prawdziwych przyjaciół poznaje się w dupie. No tak, jak i wojewódzki, taka wodzianka. A poza tym to nie interesują mnie twoje fantazje erotyczne. Weź go może wyłącz i włącz jeszcze raz.